Witam Państwa serdecznie na kolejnej rozmowie z cyklu Countdown to CyberSec. Ja nazywam się Magda Petryniak i mam przyjemność przedstawiać Państwu najciekawszych speakerów, agendę i partnerów nadchodzącego Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec, które już 28 września w wersji online globalnie rozpoczyna się. A dzisiaj moim gościem jest Pan Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Badań i Rozwoju Nowych Technologii PKN Orlen S.A. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, to przejdźmy zatem do pierwszego pytania. Czy rozwój sektora nowych technologii, który obserwujemy, i postępująca cyfryzacja wymagają od nas zwiększenia mocy energetycznych i rozwoju jej nowych źródeł? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zacząć od zdefiniowania i określenia, co to jest cyfryzacja. Cyfryzacja powinna być traktowana jako narzędzie, które stopniowo wprowadzane jest w różnych gałęziach przemysłu po to, aby wspierać procesy produkcyjne i w celu osiągnięcia założeń megatrendów można było uzyskać oczekiwany poziom niskiego oddziaływania na środowisko, ale także wzrastające potrzeby rozwoju społeczeństw. Pogodzenie tych celów tak naprawdę może być poprzez użycie tego narzędzia, czyli cyfryzacji. W tym momencie wiemy i tak traktujemy cyfryzację jako sposób na opisywanie procesów, na gromadzenie danych o procesach po to, żeby lepiej zarządzać i efektywnie uzyskiwać produkty, a także oczywiście ograniczać wpływ procesów produkcyjnych na środowisko. Więc w terminie 2050 roku myślę, że cyfryzacja nie będzie tym czynnikiem, który będzie wpływał na zwiększenie zapotrzebowania na energię, bo inne czynniki właśnie będą tutaj determinowały. Natomiast w długoterminowej perspektywie 2100 roku to właśnie cyfryzacja będzie w dużej mierze określała nam rodzaje źródeł, szczególnie tych alternatywnych, które są wykorzystywane do procesów produkcyjnych, a także wielkość konsumpcji. I to będzie ten właśnie czynnik. Rozumiem. Spółka PKN Orlen również przechodzi aktywną transformację cyfrową, o czym świadczyć może między innymi niedawno wprowadzona aplikacja Orlen Pay. Proszę powiedzieć w kilku zdaniach, jakie efekty wprowadzenia tej aplikacji Państwo już widzicie? Tak, dziękuję za to pytanie, dlatego że rzeczywiście jest to narzędzie, które zostało wprowadzone w naszej firmie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Właściwie w dużej mierze odpowiada na sytuację, którą spowodowała ta pandemia. Jest to aplikacja pozwalająca na to, aby utrzymać tak naprawdę, aby utrzymać możliwości sprzedaży naszych produktów w sieci detalicznej. W ramach tej aplikacji jesteśmy w stanie umożliwić tankowanie i sprzedaż tankowanie paliw i sprzedaż tych paliw bez kontaktu tak naprawdę z kasjerem. Klient stacji paliw może sam dokonać takiej płatności, zachowując dystans społeczny, tak teraz istotny. Ta aplikacja jest pierwszym narzędziem, które w ramach digitalizacji klientom ostatecznym zaproponowaliśmy, natomiast jej zakres będzie wykraczał poza oczywiście stację paliw i proces samego tankowania. Będziemy chcieli ją udostępnić w celu popularyzacji także pewnych zachowań społecznych w tu mam na myśli głównie wspieranie
dużych rodzin, wspieranie osób niepełnosprawnych, dlatego że właśnie w ten sposób możemy umożliwić korzystanie z dóbr osobom w jakimś sensie no, o ograniczonym lub nawet wyłączonym z tego pełnego korzystania. Ta aplikacja to po pierwsze dostępność, to rozwój i także oczywiście ułatwienie, które niesie ze sobą właśnie w ten sposób rozumiana cyfryzacja. Bardzo dobry przykład, bardzo za niego dziękuję. Myślę, że on doskonale wpisuje się w tematykę paneli biznesowych podczas CyberSec, podczas których między innymi będziemy dyskutować o przykładach wykorzystania narzędzi digitalowych przez liderów i myślę, że ta aplikacja wpisuje się w ten trend. Bardzo serdecznie zatem zapraszam na CyberSec. Mam nadzieję, że spotkamy się już w przyszłym tygodniu w tym wirtualnym forum. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.